Zmiany ustrojowe roku 1989 sprawiły, że zmienił się system wsparcia osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Opiekę społeczną usytuowaną w systemie ochrony zdrowia zastąpiły samorządowe ośrodki pomocy społecznej. Władze lokalne, a z nimi pracownicy ośrodków pomocy społecznej, stanęli przed nowymi wyzwaniami. Pojawiły się pytania, jak wspierać osoby bezrobotne, bezdomne, ubogie i wykluczone społecznie. W Szczecinku odpowiedzią na te pytania było określenie roli ośrodka jako animatora w budowaniu lokalnego systemu pomocy społecznej. Aby zapewnić skuteczność pomocy, odstępujemy od rejonizacji. Wprowadzamy specjalizację pracowników socjalnych i tworzymy zespoły pracy socjalnej do spraw opiekuńczo-wychowawczych, bezrobocia, uzależnień i chorób psychicznych, osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki zrozumieniu lokalnych władz tworzymy i rozwijamy placówki wsparcia. Dom dziennego pobytu dla seniorów, noclegownie i dom dla bezdomnych, środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztat terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, a także klub młodzieżowy. Szczególnie ważne jest dla nas przeciwdziałanie uzależnieniu od pomocy społecznej oraz aktywizowanie samych mieszkańców, a przede wszystkim wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z rodzin ubogich. Opracowujemy więc projekty wspierające różne grupy społeczne. Efektywności pomocy społecznej upatrujemy również w zasobach środowiska lokalnego. Już w latach 90. nawiązujemy współpracę z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi. Powołujemy również własne stowarzyszenie. Dzięki tym działaniom mamy partnerów zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych, lepsze rozeznanie potrzeb środowiska i możliwość sięgania po środki zewnętrzne. Oprócz zadań określonych ustawą o pomocy społecznej, w naszym mieście ośrodkowi sukcesywnie powierzano także inne zadania, w tym realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wspieranie rodziny i przeciwdziałanie przemocy, prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. W ośrodku zatrudnionych jest około 75 osób. Szacuje się, że z pomocy ośrodka korzysta około 25% mieszkańców Szczecinka. Rocznie ośrodek wydaje ponad 18 tysięcy decyzji administracyjnych. Pracownicy socjalni przeprowadzają 4,5 tysiąca wywiadów środowiskowych i podejmują prawie 300 interwencji w sprawach nagłych. W budżecie miasta zadania pomocy społecznej stanowią 22% ogółu wydatków. To jest blisko 26 milionów złotych. 67% tej kwoty pochodzi z budżetu państwa. Działalność szczecineckiego ośrodka jest znana i wysoko oceniona. Jego pracownicy są autorami innowacji, tak w zakresie działalności merytorycznej, jak i organizacji pracy. Za swoją działalność ośrodek był wielokrotnie nagradzany, w tym dwukrotnie nagrodą specjalną ministra pracy i polityki społecznej. Przez minione 25 lat zbudowano w Szczecinku sprawny system pomocy społecznej. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu i solidnej pracy pracowników ośrodka i władz miasta. Mamy poczucie, że dobrze wykorzystaliśmy czas. Wprowadziliśmy dobrą zmianę opierającą się na odpowiedzialności i kreatywności w podejściu do lokalnych problemów społecznych. Szczególne miejsce w historii 25-lecia pomocy społecznej zajmuje pani Wiesława Dudzińska-Stankiewicz, pierwsza kierownik szczecineckiego ośrodka. Ma ona nieoceniony wkład w rozwój zespołu pracowniczego, infrastruktury społecznej oraz tworzenie misji ośrodka w nowej demokracji.